No bardzo lubię rośliny. Tak sobie ładnie rosną, rozmawiam z nimi w ogóle. Kotki są milutkie i takie puchate i mają takie fajne łapki i na tych łapkach poduszeczki. Obrzydliwe. Ryją tymi ryjami. Zwłokie z tymi oczami. Wszystko mi niszczą. Człowiek by chciał wybiórczo, żeby coś przyleciało, zjadło mu tylko robaka. No tak, ale jak robaka, to i czereśnie przecież. Nie czereśnie, to już nie, bo to, no to tego się nie da pogodzić. Zresztą w większości wypadków to człowiek jest intruzem, a nie... nie. Nie chciałem tego tak zostawić. Może ten sen był po coś? Wkurzyłem się. Patrz na zwierząt, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, dzwonię w takiej sprawie. Tutaj niedaleko, na działkach, działkowicze zwalczają krety. Robią to w nielegalny sposób. Chce pan złożyć zgłoszenie? Nie, nie chcę zgłaszać tego. Chciałem prosić o pomoc, o wsparcie mojej akcji. Rozwieszyłem plakaty, które zostały zniszczone. Nie, nie mam pozwolenia, ale pomyślałem sobie, że gdybyście państwo mi pomogli w tym, wsparli mnie, to... No, ale nie ma pan pozwolenia. No nie mam, ale to może przyniosłoby skutek, gdybyście państwo chcieli mi pomóc i... Proszę pana, jak nie ma pan pozwolenia, to nie mamy o czym rozmawiać. Chce pan złożyć zgłoszenie? Nie, nie chcę, ale... To do widzenia. Do widzenia. Postanowiłem zadziałać inaczej.
Przepraszam. Nie potrzebuje pani pomocnika? Chciałem dorobić. Ja ci dam dorobić. Zjeżdżaj stąd. Spoczeniec. Kryty. Kryty robią mi tylko dziury w ziemi. No co zrobić, no? Nie mam pomysłów. Czego tam by się nie nasypało, nie polało, to i tak tę nową dziurę znajdzie. Kretowisko wykopie. No i co? Dzień dobry. Czy mogę pani jakoś pomóc? A nie widziałeś takiego małego rudzielca i czarniawej kotki? Niestety. To nie możesz mi pomóc. A może w ogródku? Potrzebuję parę groszy. Dorobić? Też mi pomysł. No nie lubię. Nie lubię jakieś to obślizgłe takie... Takie małe oczka ma, jakieś takie... Wielkie pazury. No i te dziurska, no. Ale moje kotki łapią krety. Chodziłem za eksperta w walce właśnie z tymi kretami. No. Technika walki najbardziej skuteczny słony sos pośledzia. To trzeba było szmaty jakieś wepchnąć nasączone tym, no i wlać to. Eksperymenty. Oczywiście wąż, woda, ziemia się zatrzęsła i skuteczność niewielka była. Próbowałem nawet żywego złapać. Zabawa jest przednia. Inne metody, nawet hukowe, acetylen się rozejdzie, świece dymne, mieszanie butelek. A prąd jeszcze, niebezpieczny środek. Jezu, kochany. Też nieskuteczny. Nic nie dało. Robaki wychodziły z ziemi, a kret. A jeszcze o czym żeśmy zapomnieli. O kurde. Ten. Spalinami z motoroweru. Duża klatka i zwierzak wchodził. I był żywy. Ale to tak jak każda metoda nieskuteczna. Cholerne krety! Ej, ty tam! Ja? Tak, tak.
Pozwól tutaj. Dobra. Krety? Tak. Próbowałam już wszystkiego. Kretopit, kretoterror, kretostop, elektryczne odstraszacze, pożegnanie z kretem. To próbowała go pani złapać? No co pan? To chętne. Mogę to za panią zrobić, powiedzmy za 4 dychy? No nie wiem. Albo może pani zaakceptować jego obecność. Dobra, idź już pan. To nie ma sensu. Zresztą i tak będą nas niedługo likwidować. Jak to? Ano tak to. Zakład sprzedaje działki deweloperowi. Przykro mi. Mi też. Do widzenia. O, kopią doły. Bez przerwy trzeba zasypywać, zalewać. Poleżeć się nie da. Odechciewa się mieć działkę. Został tylko jeden sposób. Chwileczkę. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Przychodzę w takiej sprawie. Chciałem złożyć... Proszę, niech pan siada. Dziękuję. Chciałem złożyć doniesienie przeciwko deweloperowi, który zagraża gigantycznemu gatunkowi. To pan. Tak. Zdecydował się pan? Tak, tak. Uznałem, że to jedyny sposób. No właśnie. Mam dla pani taki podarunek. No co pan? No to nie te czasy. No tak, ale to nic wielkiego, to tylko taki smakołyk. Dziękuję. Dziękuję. Przekonał do tego pomysłu. Skoro ma pomóc, to podpisałam. A krety? Krety bez działki? To już może lepiej działka z kretami. Brałem w intelektualnym snem. Otwórzcie oczy śpiochy, zanim ktoś zrobi za was krecią robotę. Jest niedziela, 19 czerwca. Słońce wzeszło nad Warszawą o 4:13. Synoptycy zapowiadają bezchmurne niebo. Słońce rozchula się do 24 stopni, zajdzie równo o 9. 248 lat temu Rosjanie zdobyli Bar. Ktoś z was odbije go dziś wieczór? Świętujemy rocznicę otwarcia pierwszego festiwalu w Opolu, kołobrzeskiego Molo i premiery Batmana Tima Bartona. Imieniny Bonifacego, Bożysława, Gaudencjusza, Gaudentego, Gerwazego, Juliana, Julianny, Michalina, Ottona, Odona, Protazego i Romualda. Jakby tego było mało, obchodzimy pierwszy polski Dzień Kreta. O inicjatywie w porannym studiu opowie pani Marta Koszatnik ze Straży dla Zwierząt. Dzień dobry. Krety są super. Krety są jednymi z najdoskonalszych stworzeń, jakie stworzyła matka natura. Są mądre i dzielne. Są jak podziemne psy. Mają równie słaby wzrok, ale chyba jeszcze lepszy węch i słuch. Są jak mali partyzanci z armii Wietkongu. Robią swoje podkopy, bunkry, bronią się przed człowiekiem, który je niszczy i walczy z nimi, ale zupełnie bez potrzeby, bo użyźniają glebę,
są pożyteczne. Jedyna metoda to jest polubić kreta. Polubić po prostu trzeba kreta. Tak jak ten z bajeczki, nie? Krytek.